zmiany personalne w Rosgwardii. Ukraiński wywiad ujawnia zmiany personalne w Rosgwardii. Ukraiński wywiad ujawnia szczegóły. Ukraiński wywiad wojskowy HUR ujawnił, że w rosyjskiej Gwardii Narodowej Rosgwardii przeprowadzono ostatnio zmiany na stanowiskach dowódczych, które były związane z dużymi stratami osobowymi i niedostateczną realizacją zadań podczas wojny w Ukrainie. Generał Siergiej Własenko został zwolniony z funkcji szefa sztabu Okręgu Północno-Kaukaskiego Wojsk Rosgwardii. Na to stanowisko przesunięto generała Anatolija Malikowa. Zmiany są związane ze złą organizacją działań podczas wojny w Ukrainie, co doprowadziło do znacznych strat w ludziach i sprzęcie wojskowym, czytamy w komunikacie HUR na Facebooku. Wojna w Ukrainie. Zbrodnie popełniane przez kadyrowców Rosgwardia, dowodzona przez generała Wiktora Złotowa, byłego szefa osobistej ochrony Putina, została utworzona w 2016 roku na bazie wojsk wewnętrznych MSW Rosji. Znaczący odsetek żołnierzy tej formacji na rosyjskim północnym Kaukazie stanowią tzw. kadyrowcy, oddziały specjalne przywódcy Czeczenii, formalnie głowę republiki, Ramzana Kadyrowa. Od 24 lutego, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, pojawiają się informacje o zbrodniach popełnianych przez kadyrowców, a także ich uprzywilejowanej pozycji w armii agresora, co ma prowadzić do konfliktów z innymi rosyjskimi jednostkami. Według licznych doniesień z frontu, formacje Kadyrowa są wykorzystywane do pacyfikacji ludności cywilnej oraz jako tzw. oddziały zaporowe, zapobiegające dezercjom z pola walki.